W gminie Radków co roku organizowany jest przez Urząd Miasta w Radkowie, Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie oraz lidera grupy Projekt Wołodia Janusza Kasprowicza festiwal Wołodia pod Szczelincem imienia Włodzimierza Wysockiego. Tegoroczna edycja zorganizowana została po raz 9 i jest jedyną tego typu imprezą organizowaną w naszym kraju. Mniej więcej 4-5 lat robimy też taką przygrywkę do festiwalu głównego w Radkowie w Zaułku Kultury. Wczoraj mieliśmy taki apogeum już, gdzie stwierdziliśmy, że Zaułek Kultury już będzie za mały. Przenieśliśmy się wczoraj do sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, która też okazała się za mała. Ludzi przyjeżdża na te koncerty wieczorne, piątkowe coraz więcej. Już musimy myśleć przyszłościowo o innym miejscu. Najprawdopodobniej będzie to już rynek w Radkowie. I tam miejsca będzie pod dostatkiem. W pierwszym dniu festiwalu na scenie w Domu Kultury w Radkowie wystąpił aktor i pieśniarz Lech Dyblik. Ja występuję sam bez zespołu, więc ja nie układam sobie tego, co będę śpiewał. Na pewno będzie po rosyjsku, bo ja tylko po rosyjsku śpiewam i pewno jakieś dwie piosenki Wysockiego będą, ale będą też różne inne. I to, że ty smotrysz spiecialna i ułypka na swojej niedapity z szampanskim bakału. W drugim dniu festiwal przeniósł się do klimatycznego Gajowa, a festiwal otworzył burmistrz Radkowa Jan Bednarczyk. W tym roku mamy szczęście być dofinansowani środkami unijnymi, z programów transgranicznych także, więc tutaj Unia wspiera nas tymi wydarzeniami. Te wydarzenia kulturalne wspiera środkami, natomiast gdyby nawet nie w okresie przyszłym, to będziemy także kontynuować to wydarzenie kulturalne, wspierając je środkami własnymi. Dyrektorem festiwalu był Jan Kasprowicz, lider zespołu Projekt Wołodia. Program jak co roku nawiązuje do twórczości Włodzimierza Wysockiego, głównie, choć nie w 100%, ponieważ również są wykonawcy, którzy inspirowali się twórczością Wysockiego i ogólnie pojętą poezją śpiewaną. Festiwal poprowadził aktor i wykonawca piosenek aktorskich Mirosław Baka. Jeśli można przybliżyć to Polakom w ten sposób, no to każdy sposób jest dobry, a taki myślę, że szczególnie, no. Bezpośrednio śpiewać Wysockiego do ludzi w takiej scenerii, to jest coś fantastycznego. Gdy w twym życiu zjawił się ktoś, kto wygląda jak równy gość, ale nie wiesz, czy szczery jest, czy na pokaz ma gest. Na scenie wystąpili tacy artyści jak duet Wisława Kadyszewska i Stanisław Marinczenko, prezentujący piosenkę literacką. Zagramy dzisiaj przede wszystkim własne piosenki z własnego repertuaru, najczęściej w takiej konfiguracji moje teksty, Staszka muzyka, ale będzie też Włodzimierz Wysocki i Bułato Kudżawa. Koniom wody by dać, śpiew dośpiewać i trwać, jeszcze dzień, jeszcze noc. Na wichurze. Na scenie wystąpił też Jarosław Chojnacki. Właśnie ze względu na festiwal Wołodia pod Szczelincem zaśpiewam m.in. oprócz swoich utworów, utwory Jacka Kaczmarskiego, Przemysława Ginterowskiego i Zbigniewa Łapińskiego. Papierosa puśćmy dookoła, przeczytamy coś z zakazanych ksiąg. Bo nad ranem nikt przecież nie woła, nikt nie wywoła nas stąd. Ponadto na scenie wystąpiły takie zespoły i wykonawcy jak Trzeci Oddech Kaczuchy, Aleksiej Kudryjawcew, Akaki Kaczyciladze, Siergiej Godunow, Ewgen Malinowski oraz Projekt Wołodia. Projekt Wołodia wyrósł na fascynacji twórczością Włodzimierza Wysockiego, choć dalsze płyty już zupełnie są, zmierzają w innych kierunkach, ale Wysocki zawsze dla nas ważnym, istotnym był inspiracją istotną. Mam was już dosyć, resztką sił gonię i nawet pieśni nie cieszą mnie. Ja już podwodna na dno się schronię, tam z całym światem łączność rwie. Mogę też Państwa od razu zaprosić na kolejne imprezy, które będą odbywały się w gminie Radków, a szczególnie zapraszam na już 17 sierpnia nad Zalew w Radkowie na 10. jubileuszową edycję Radkowskiego Kabaretowego Zalewu Śmiechu, gdzie wystąpią takie kabarety jak Weźrzesz, Paranienormalni, Nowaki. Oczywiście wstęp ta impreza jest wolny,
Zapraszamy też na organizowany przy kabaretonie Jarmark Stołowogórski, gdzie prezentują się lokalni wytwórcy. A w następnym roku, w drugiej dekadzie lipca, odbędzie się 10. jubileuszowa edycja festiwalu Wołodia pod Szczelincem, na który już teraz Państwa zapraszamy.